Posłuchajcie, mam słowo od Boga dla nas. Mniej więcej od miesiąca ponosiłam w sobie to słowo i jest to słowo na ten czas po to, żeby do nas to słowo uwolnić. Zasadę znam, ja uwalniam słowo, wy sądzicie to, co uwalniam, ale też moje słowo sądzi wasze życie. Więc musicie to też tak przyjąć. Coś wam pokażę. W liście do Rzymian Paweł mówi tak. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Słynie ich wiara, czyli wiadomo było, że uczynki wiary były znane szeroko. W liście do Koryntian. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Znamy Korynt, wiemy, że to był kościół, gdzie się pomnażał grzech i oni być może nawet w takiej hiperłaskę trochę taką wierzyli, ale na pewno chodzili w łasce. Idziemy dalej. Mamy list do Efezjan. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach swoich. Mamy list do Filipian. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich z radością się modląc. Wiecie, za który kościół Paweł nie dziękował? Jest taki jeden. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was prowadzi w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. To jest kościół do Galacjan. To są Galatowie. Tam nie ma podziękowania za ten kościół. Posłuchajcie, mam do was takie słowo. Pobudowaliście w swoim życiu takie miejsca, które są religijne i oparte o legalizm. Być może zanosicie do Boga religijne modlitwy. Być może nawet są one oparte o te wszystkie zasady, których tutaj się nauczyliście, ale widzicie, że nie działa, dlatego że te modlitwy są religijne. Być może pobudowaliście w swoim życiu swoją służbę albo wyobrażenie o niej, i twardo się tego trzymacie. Stało się to trochę jak Baal i Bożek w waszym życiu. I nic się nie dzieje, bo jest to tylko religia. Nawet jeżeli jest to wybudowane o jakieś pewne zasady, które znacie, ale tak naprawdę jest to religijne miejsce, to i tak spłonie. I tak strawi to ogień. I tak nie ma nad tym błogosławieństwa, dlatego to się nie rozwija. To jest trochę tak, jak Artur mówił dzisiaj, że wszelkie te miejsca, które nie są zbudowane przez wiarę, one i tak są przeklęte i nie wydadzą owocu życia. Być może pobudowaliście biznesy albo jakieś wizje czy sposób na biznes i nie jest to oparte o wiarę i jest to wybudowane w jakiś taki sposób, że stało się bożkiem w waszym życiu. Bronicie tego biznesu, bronicie tego sposobu życia, bronicie poziomu swojego życia i to jest jakaś religia w waszym życiu. Może przeprowadziliście się tutaj do Warszawy, dużo jest takich osób, żeby być blisko kościoła, żeby mieć 100% życia w swoim życiu, żeby to wszystko rosło. I to był wielki krok wiary, ale dalej uknuliście na przykład jakiś schemat na swoje życie i żyjecie w jakimś schemacie i nie ma dalej owocu. I ten sposób życia, ten schemat stał się jakąś religią. To nie wyda owocu. Przejrzyjcie swoje życie z każdej strony. Może tylko uważacie, że tylko tak można, albo tylko w taki sposób. I coś stało się religią w waszym życiu. To będzie trzymać, to nigdy się nie rozwinie. To tak jak Bóg tutaj mówi w swoim słowie. Tego się nie pozdrawia i za to się nie dziękuje. Artur powiedział, że jest taki czas do marca. Czas, gdzie trzeba wszystko tak naprawdę posprzątać i zrobić z wszystkim porządek. Przejrzyjcie swoje życie. Będziecie sądzić uwolnione do was przeze mnie słowo, ale moje słowo
też powinno sądzić wasze życie. Więc jeżeli macie takie miejsca religijne w swoim życiu, jeżeli zanosicie religijne modlitwy, jeżeli czegoś bronicie uparcie, może, tak jak powiedziałam, biznes, sposób życia stał się też jakąś religią w waszym życiu, to nie bójcie się tego przepuścić. Tylko szczerze, przed samym sobą, spójrzcie, co się stało religią w waszym życiu. I niech to po prostu umrze, jak dacie na to zgodę.